pojechałem po prostu na łąkę, zacząłem, że jest na obrębie 20 hektarów, są duże punktowe zniszczenia. Były to pojedyncze lub takie duże skupiska. No, pojechałem, zgłosiłem to do koła łowieckiego MIŚ, do Kocka. W ciągu 7 dni panowie przyjechali na szacowanie. No, po oglądzinach wstępnych takich powiedzieli, że no nie mają kompetencji więcej dać, jak w granicach tam o 900 zł na powstałe szkody w moich uprawach. No ja na to się oczywiście nie zgodziłem, odwołałem się do Izby Rolniczej, bo powiedzieli, że mam takie prawo, że mogę się odwołać. Odwołałem się do Izby Rolniczej do Lublina, no i z Izby Rolniczej z Lublina dostałem informację, że no wstępnie pod koniec tygodnia ktoś może przyjechać na oględziny, jakiś przedstawiciel Izby Rolniczej. Zadzwoniłem do koła łowieckiego, umówiłem się właśnie na piątek, no ale że im nie pasowało, no to stwierdziliśmy, że na sobotę będzie na godzinę 9 czy tam 10 mogą przyjechać na szacowanie szkody. Po moim telefonie do Izby Rolniczej do Lublina powiedzieli, że owszem, z Izby Rolniczej ktoś przyjedzie, jakiś przedstawiciel, i w sobotę o godzinie 10 czy tam 9 spotkaliśmy się na łąkach na moich uprawach. Szacowanie przebiegało, no przyjechało z koła łowieckiego 4 panów, już nie dwóch tak jak wcześniej, tylko przyjechało 4 panów. Przyjechał człowiek z Izby Rolniczej, przedstawiciel, no i ja z bratem byłem na tym szacowaniu. No i nie mogliśmy dojść do porozumienia, żeby to szacowanie odbyło się jakoś takie oględzinowo ogólne, tylko po prostu, że będziemy każde to zniszczoną powierzchnię będziemy mierzyli. Czyli szacowanie było takie ogólne, wstępne, nie chcieli na to się zgodzić, tylko na szacowanie takie no, typowo pomiarowe, każde tam uszkodzenie przez dziki, żeby było zmierzone. Każdy ten okręg. No, my oczywiście mieliśmy też naszego wynajętego człowieka, który kamerował i chciał to po prostu, żeby to uwiecznić, że każde to miejsce, żeby było dobrze to zmierzone. To takie bardziej miarodajne. Tylko nie wydaje mi się, jeżeli tu on wsadził nosek, to teraz tak. My musielibyśmy to robić po, żeby wiedzieć, jaka ta trawa wyrosła i obliczyć. No to plony mamy. To był po prostu wynajęty obcy człowiek. Operator z Lubartowa. Panowie z koła też robili sobie akurat dokumentację w postaci zdjęć. No i ogólnie chodziliśmy po tych uprawach, mierzyliśmy każde to zniszczoną powierzchnię. No aczkolwiek no może tam do końca tak nie było wszystko pomierzone, no ale ogólnie staraliśmy to wszystko się pomierzyć. No panowie sobie zapisywali, każdy punkt numerowali i wszystko było spisane, każdy dołeczek, każdy punkt zepsucia zapisywali, tam w procentach to przeliczali. Pod koniec już tam chodzenia po tych uprawach w granicach tam do tych 20 hektarów, po tej 3 godzinnej pracy, no zaczęli to wszystko sobie sumować i liczyć to wszystko w procentach, także przy takiej dużej powierzchni wliczyli tam około 20 arów zepsutej powierzchni. No. Także nie odzwierciedlało w ogóle to tego zepsutej tej powierzchni. W ogóle to nie spodobało mi się, że ktoś w ogóle tutaj przyjechał z kamerą, żeby to wszystko udokumentować, no, uwiecznić to w postaci tam jakiegoś filmu czy czegokolwiek. No ale no później jakoś tam zgodzili się, żeby to dalej tam współpracę to jakoś nawiązać. Troszeczkę było nerwowo, ale jakoś tamśmy doszli do porozumienia. No i później po wstępnie tych oględzinach i przeliczaniu tego wszystkiego, no powiem szczerze, że się nie zgodziłem, no wręcz się zdenerwowałem, bo jak ktoś powiedział mi, że tam na tym całym areale jest zepsute procentowo, no to wychodziłoby tam te 20 ary i 340 zł odszkodowania, no to bardzo, bardzo mnie to zbulwersowało. Protokołu nie chcieli zostawić, po prostu chcieliśmy z tym przedstawicielem Izby Rolniczej, żeby pokazali nam, na jakich podstawach wyliczyli to odszkodowanie. Oni powiedzieli, że jakaś Izba Rolnicza to opracowała, ten cały program, ale nie chcieli nam dać po prostu
zrobić zdjęcia, czy uwiecznić tego, kto po prostu opracował te tabele szacunkowe, co oni tu procentowo liczyli. I protokołu końcowego szacowania nie chcieli nam dać. Tadeusz Olek, delegat do Lubelskiej Izby Rolniczej. Moim zadaniem jest reprezentacja i obrona interesów rolników. Nie było jakichś tam drastycznych scen, z tym, że no, w zasadzie nie słuchali panowie z Kołowieckiego, z tejże komisji, nie słuchali argumentów rolnika. Oni mówili, że mają swoje normy, swoje metody i po prostu zdania rolników nie brali pod uwagę. Ale oni mieli własne normy, które, że tak powiem, nie odzwierciedlały poniesionych szkód. Nawet zakupu trawy, nie mówiąc już o wykonaniu tych prac polegających na wysianiu, bronowaniu, czy ewentualnie jeszcze bronowaniu i wałowaniu uszkodzonych łąk. Zresztą, co wynikiem było, to wyliczona suma odszkodowania. No, było to w formie broszury, ale nie pamiętam przez kogo opracowane. Czy to były normy własne, czy to były normy jakieś urzędowe, tego nie mogę powiedzieć. Uczestniczyłem, byłem w komisji w ubiegłym roku, w komisji suszowej, bo wiadomo, była susza w roku 2015. Również byliśmy u pana Łukasza na plantacji kukurydzy, która ucierpiała. Odbywało się to, powiem, szacunkowo, ustalając po prostu zmniejszenie masy, zmniejszenie plonu w przypadku kukurydzy zielonej masy. Przykładowo, jeśli tam kukurydza daje zielonej masy te 60 ton, no to wiadomo, czy 80 ton, wtedy ustalaliśmy uszczerbek, czyli wygląda, tam chyba było około 50% zmniejszenie masy zielonej, bo tu w zasadzie chodziło o kiszonkę, a jeszcze kukurydza na ziarno, no to wiadomo, że ten plon już był mniejszy, co było widać po roślinach, po stopniu wyrośnięcia, po stopniu wykształcenia kolb. I komisja dokonywała lustracji działek, porozumienie oczywiście z rolnikiem, to była rozmowa z rolnikiem. Pytaliśmy rolnika, ile on szacuje swoją stratę i my jako komisja w zasadzie dochodziliśmy do wspólnego mianownika z rolnikiem. Wszystkie te malutkie policzyły. 3, 4, 5, 6, 7, 8 od razu. Punktowe pisze. 8 razy. Tutaj. No dobra. Tutaj po... Numery, tylko proszę twarzy nie filmować. Tutaj. Proszę twarzy nie filmować. Gdzie pan 8? 2. No niech będzie. No. Tu jest 2 na metr. Koniec. Ja widzę tu. Ale no to, ale to całe tu przejdziemy, całą łąkę. A tutaj no to tak. Zniszczone. Dobrze, panie inżynierze. Mamy zeszyt 4, 5. Raz, dwa, trzy, szukamy, 4, 5. Jeszcze taki fajtak był, pamiętasz, panie inżynierze? No, dwumetrowy. Krokierta. Dawaj, trzeba. Czasem były mniejsze. O, tu. To stąd. Pamiętamy. No też. Tak. Zalane też łąki wodą. I tu we strony zawcie. I z powierzchni też. Po zakończeniu, po usłyszeniu, po podaniu tegoż wyniku tych ustaleń przez panów, ta suma nie odzwierciedlająca tej szkody spowodowała, że no, rolnik po prostu nie zgodził się na to, mówiąc delikatnie. Oni powiedzieli, że takie jest odszkodowanie, taka jest procent uszczerbku uszkodzonych łąk. No nie było to całkiem takie grzeczne, także odjechaliśmy bez ustaleń końcowych. Szacujący nie sporządzili protokołu, ja tego protokołu nie widziałem. Tyle co słyszałem, te ustalenia, które były podane przed sporządzeniem protokołu, to była tam suma około 400 zł.